Cześć, witam was w tym odcinku i dzisiaj rzucimy sobie okiem na Tortoiza w bitwie na mapie Crashtor. Naprawdę ostatnio staram się zrobić dobre bitwy T95 i Tortoizem do porównania, ale albo gram bitwy z serii 2000 damage, 2500 damage T95, takie właśnie mam zazwyczaj. Albo y, są to bitwy bardzo, bardzo dobre i, te, i też szkoda mi ich dawać do. Porównanie: bo z jednej strony mam fajną bitwę na jednym czołgu, a na drugie mam jakąś przeciętną, i nie byłoby to do końca obiektywne. Chciałbym, aby dwie były dość podobne. Wiecie o co chodzi? Ale nie da się, po prostu się nie da. Tortoise jest y, super momentami, a czasami no, nic nie idzie nim ugrać. T95 ma podobnie, raz nic mi nie przebija, po czym nagle z 500 metrów E50M sobie celuje we mnie i na. Pięć strzałów, pięć mu wchodzi i nawet nie strzela kumulami, bo słuchać to w słuchawkach czy tam na głośnikach, że to jest kumul, a nie pocisk podkalibrowy. Po prostu przebijam jak chcę z daleka. Także miałem różne bitwy, różnie to bywało, ale raz idzie genialnie, po czym nagle wszystko się sypie i dostaje od artykułów, nie dostaje od czołgów bo jestem przebijany na spokojnie, różnie to po prostu jest z tymi bitwami. A jak jest fajna bitwa, to zazwyczaj y, ktoś mi pod koniec y, po prostu utrudni życie. No i ta bitwa właśnie jest jedną z tych lepszych, które rozegrałem na Żuwiku. Y, bitwa w ogóle sama w sobie jest pełna y, dobrych ruchów, zresztą sami zobaczycie, ocenicie, jak to wyglądało. Z waszej perspektywy, według mnie, naprawdę tutaj dobrze to poszło. A zaczęło się od tygrysa, P, który tam oberwał kilka strzałów. Ym, no, sam pomysł mój na jechanie tędy, no, był oczywisty, tak. Nie pojadę na lewo, bo tam nikt nie pojechał. Na bazie nie zostanę, bo i tak już stoję na bazie sniperzy, To po co jechać tam jako trzeci terek? Bez sensu. A tutaj, zawsze ustawiam się y, w tym miejscu, tak, aby mieć tylko przestrzał. Na Pena, T15 na te pojazdy w sektorze C8. Nie muszę wcale podjechać daleko, a w razie czego zawsze mogę się cofnąć. stanie na bazie też jest OK, ale jednak tam było już za dużo tedeków. Także początek był bardzo przyjemny. 2000 uszkodzeń można powiedzieć za darmo. Super sprawa, eee, no, ale cały czas w głowie miałem to myśl. Chwila, momencik. Nikogo na lewej nie ma, oni zaraz podjadą, więc nie jechałem dalej do przodu jak jesiotr, tylko pomyślałem sobie, że fajnie byłoby bronić tej bazy, bo niedługo będzie tutaj potrzebna pomoc. No i udało się nawet złapać tę dziesiątkę, która ruszyła tutaj środkiem. Chciałem pomóc naszemu, ale jak widać, no teraz już nie weszło, mamy rykoszet, a ten pocisk... Również nie trafię, więc dwa strzały bez uszkodzeń. Na szczęście nasi zajmują się w tym momencie artylerią i kiedy ta arta padła... Zdałem sobie sprawę z tego, że... Naprawdę jest szansa na to, że się tutaj obronię, bo... Wiecie jak to jest, kiedy mając wolny, dobrze opancerzony pojazd jest arta. W drużynie przeciwnej. No, wiecie jak to wygląda, po prostu... Odechciewa się żyć, od razu... Mamy to myśl, że zaraz zostaniemy... Bułem w bok za bardzo dużo. I kiedy takiej arty już nie ma, od razu robi się przyjemniej na serduszku, yy, także... Em, póki co, no, wiedziałem tylko o tym, że starać się, powinienem starać się nie pokazywać włazu i tylko tutaj stać, jeśli ktoś się wychyli, na pewno będę go mógł pokonać armatą, bo mam lepszą. Tortoise ma przecież wybitne uszkodzenie na minutę, yy, cenność jest bardzo dobra, yy, także... Czas celowania i ogólnie sam komfort strzelania jest na wysokim poziomie. Zauważyłem, że skoda jest na strzał, więc nawet się nie obracałem do końca, bo wiedziałem, że T54 sobie poradzi bez przesady. E, natomiast gorzej było z tym, że nikt nie podświetlał e, teraz tego środka tak dobrze i właśnie WZ przejechał, na T54 miało już z nim pewne problemy, więc zdecydowałem się, mu pomóc. Wydaje mi się, że warto, bo jednak taki WZ na pewno może go przebić, jeśli dobrze yy, przysyluje lub załaduje amunicję. Premium, ta ma 250 penetracji. T71, czołg lekki, yy, warto było go zdjąć, mógł zawsze być utrapieniem dla mnie, bo ma szybko strzeloną armatę albo magazynek, także taki czołklepiej lepiej zdejmować, aby nie podświetlał. No i teraz już go nie ma. Naprawdę, z każdą Minutą, zdawałem sobie sprawę z tego, że ta bitwa naprawdę jest do wygrania i mamy tutaj szansę na fajny wynik. Także kiedy zobaczyłem tego skorpiona, trochę się przestraszyłem, bo jednak wiecie, skorpion jest groźny, ale udało mi się go trafić. Mieli pełno ogrysków. Przecież ta fałka już nie ma wiele HP. 110 też tam gdzieś już oberwała parę razy, ile ma HP? 300, jeden na strzał, skorpiona dwa strzały. Nie wiedziałem, tylko jak to jest z Centurionem. Teraz dopiero widzę 1005 HP. No i jeszcze brakuje informacji o Mucie. Ale ogólnie, sama bitwa naprawdę toczyła się dobrze, jeśli marzyłem o niezłym wyniku. 5100 uszkodzeń w tym momencie. I ta myśl, co należy zrobić? Jak widzicie, nawet już nie ustawiłem się w tym miejscu tak jak ta dwójka. No bo. Po co? To jest znowu kopiowanie pozycji. Oni tam sobie spokojnie radzą, a te 15 da radę z Indienem się obronić. Mają dobre pozycje, nie ma arty. Jedyny mankament naszej y, tutaj obrony, to wiecie co jest? To jest y, ta droga, tutaj nikt nie patrzy na ten dojazd, przejazd. Jak i y, pozycja T29. On celuje przed siebie, szkoda, bo właśnie dostaje teraz w plecy. Odcentruję na 7-1, bo tylko on strzela za tyle. Ewentualnie Skorpion, ale on nie ma przestrzału. Także teraz na plecach jego pojawia się centurion, o którym mówiłem wcześniej. Chyba to on teraz strzelił, ale coś mało, bo 200. E, I no, musiałem mu pomóc, bo on na pewno by sobie nie poradził. E, wiedziałem o tym, że no, Skorpion dalej jest na środku. No, przecież on nie uciekł stamtąd, to była dobra pozycja dla niego, więc e, liczyłem się z tym, że to jest koszt. Przyjęcie jednego pocisku, ale trzeba było i było warto, bo centurion został zniszczony, więc dziewiąty poziom pada i do tego tysiąc jeden również zostaje zniszczony. Także wymiana naprawdę rewelacyjna w tym momencie rywale mają już tylko jedną ósemkę skarpiona. Więc zrobiło się 6000 uszkodzeń no i 5 fragów, także jest ogromna szansa na specjalistę. Skorpion G. Czy on jest w stanie ugrać, ugrać taką rundę? Jak najbardziej. To jest bardzo potężny niszczyciel, szybki, z dobrym działem, potrafiący odbić przypadki, bo przypadkiem, ale potrafiący. No i gonienie go, torto go Tortoisem, no nie jest przyjemną sprawą. Na pewno e, widziałem o tym, że e, to jest do przegrania. To jest jak najbardziej do przegrania jeszcze, więc muszę być bardzo skupiony cały czas. I powiem wam prosto z mostu, że liczyłem na dwie opcje. Albo jest na środku, albo będzie na B2. W ciemno założyłem te dwie opcje. Wiedziałem, że może być na B7 na bazie. Wiedziałem, że mógł pojechać na D7 na taką półeczkę, tutaj ona jest z prawej strony, w tym sektorze tutaj D7. Taka fajna półeczka jest przestrzą na ten rejon. No ale nie mogłem obstawić wszystkich stron, to jest nierealne Tdakiem bez wieży, więc założyłem te dwa scenariusze no i jeden już się nie sprawdził nie było go na środku, więc jadąc tą stroną, od razu skręcałem do lewej no i jechałem tak, aby wziąć właśnie na uwagę tą opcję jadę, jadę, jadę wolno, bo wolno, ale jadę tutaj jeszcze Podgórka te 15 podążał e, za mną, więc wiedziałem, że mam wsparcie w razie czego. I. I. Nagle pojawił się skorpion. Nie uwierzycie, jak byłem zadowolony z tego, że e, właśnie zaryzykowałem ten wariant. Nie jechałem na Kap bezpośrednio. I już tłumaczę, dlaczego. Zobaczcie sobie teraz tą pozycję. Jeśli on ustawiłby się za tymi krzakami tutaj. A ja jechałbym w ten sposób, to przecież on miałby przestrzał na mój bok. Spokojnie mógłby oddać jeden strzał. E, jeśli by się cofnął po pierwszym strzale, mógłby oddać nawet drugi strzał. I zobaczyłbym go dopiero po strzale, więc ja sam bym mu w żaden sposób uszkodzenie nie zadał. Wymiana tragiczna do dupy. Także gdybym pojechał od razu na bazę, środkiem to najpewniej bym mnie złapał i bym bardzo na tym ucierpiał. Także zawsze przed wjazdem na kapa. Trzeba sprawdzić tą stronę, tą półkę. Sprawdziłem ją tutaj akurat był, bo to była dobra pozycja i dlatego też właśnie go tutaj znalazłem. I przy okazji zrobiłem specjalistę i prawie 7000 uszkodzeń. Podsumowując, naprawdę fajna bitwa, według mnie em, takie no, potrafią poprawić humor i poprawić morale, bo Granitor Tortoise'em naprawdę często jest nieprzyjemne. Mimo, że takie bitwy się zdarzają, ale no tak jednak jest, także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że macie podobne tortoizm, jeśli w ogóle go macie, ale najlepiej tego w ogóle nie róbcie, bo po co sobie zajmować nim głowę. Co prawda dziesiątka jest godzina super, ale trzeba się najpierw pomęczyć tym tydekiem. Także tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do ocenia, komentowania. Widzimy się już niedługo. Dzięki. Cześć.